co jest najważniejsze w pierwszej pomocy, to, żeby umieć jej udzielić, ale też bardzo ważna rzecz, to co tu widzicie, bezpieczeństwo, wasze bezpieczeństwo, jako osób, które tej pomocy będą udzielały temu poszkodowanemu. Wspólnie z wychowawcą klasy uznaliśmy, że trzeba przeszkolić dzieci po wypadku, który miał miejsce w szkole i na tej podstawie zbudowaliśmy program, który pozwolił dzieci nauczyć, nadać im takie trochę pewności siebie w sytuacjach stresujących, nagłych, tak żeby wiedziały co robić, żeby się nie bały. Napisaliśmy wniosek, fundacja przyznała grant, za który mogliśmy kupić apteczkę do szkoły i wszystkie pomoce naukowe, które były potrzebne w tym szkoleniu, środki opatrunkowe, maseczki, to co wykorzystaliśmy w trakcie spotkania. I za to bardzo dziękujemy. Razem z kolegami, wolontariuszami z TS-u zrobiliśmy cały ten projekt, poprowadziliśmy część merytoryczną, część logistyczną, organizacyjną, także bardzo fajny wspólny poligon i doświadczenie takie wewnątrzpracowe. Tutaj inicjatywa wyszła od rodziców, no ale jak było widać, dzieci bardzo fajnie się zaangażowały, fajnie pracowały, także myślę, że bardzo dużo skorzystały na tych zajęciach. No wiadomo, no, różne są przypadki, czy na zielonej szkole, na jakichś wyjazdach plenerowych. Też jest ważna świadomość tych dzieci, tak? Jak trzeba postępować. Myślę, że dużo też wyniosły z tych zajęć, bo to były bardzo takie praktyczne zajęcia. Tej teorii oczywiście była potrzebna, ale dużo było praktyki, mogły same spróbować. Nie ukrywam, że dzieci bardzo dobrze przyswoiły wiedzę, bardzo dobrze uczestniczyły w szkoleniu i wyszły zadowolone. Uczyliśmy się, jak poprawnie wykonywać RKO. No i jak korzystać trochę z defibrylatoru. No i zajęcia mi się bardzo ogólnie podobały. Dzisiaj na zajęciach robiliśmy różne rzeczy takie, które by się bardzo przydały w normalnym życiu, bo na przykład było wykrztuszanie. No, często się zdarzają takie rzeczy jak właśnie ktoś się zakrztusi i trzeba umieć pomóc. Myślę, że takie znania są potrzebne, bo utrzymaj się nowych rzeczy i bardzo mi się podobało, bo jak będzie jakiś wypadek, to można na pewno pomóc i uratować komuś życie.